Kochani, spotykamy się po dłuższej przerwie w strefie Paleta Piwa w waszym ulubionym podcaście Chmielotok. Bardzo jestem z tego powodu rad, a jeszcze bardziej, ponieważ moim gościem dzisiaj jest SKUBI, jazzman, hip-hopowiec, człowiek kultury i sceny, a przede wszystkim miłośnik tego wspaniałego Złotego Trunku. Witam serdecznie, dzięki za zaproszenie. Dzisiejszy odcinek to jest kolejny nasz popijawowy czas, kiedy nawiązaliśmy współpracę z Browarem Trzech Kumpli, więc tutaj mogę posłużyć się takim rymem, że sklep z Mokotowa, Paleta Piwa, gość z Rzeszowa, SKUBI, a piwo z Tarnowa, Trzech Kumpli. Trzech Kumpli, jakbyś tak zaakcentował po chamsku. Trzech Kumpli to taki azjatycki browar byłby wtedy, nie? Że wiesz, Lee, jak Bruce Lee, o to mi chodzi. No i jak SKUBI. Jest SKUBI, ty też jesteś trochę Azjatą. Tak, niektórzy tak myślą, że ja nie, dopóki mnie nie zobaczą, że czytają to dziwnie i nie, jakby myślą, że jestem na przykład gdzieś z jakichś krajów arabskich może, ale nie. Mi to w ogóle nie przeszkadza, jestem totalnie otwarty kulturowo i cenię sobie różnorodność. Ja jeśli również. Chodzi o tutaj różne miejsca na świecie, od których zaczęliśmy naszą pogawędkę, to dobrze się składa, bo pierwszym browarem, który zaraz tutaj otworzymy, będzie piwo, które się nazywa Pia. Jest to piwo na chmielach nowozelandzkich. Zaczniemy właśnie od niego. Podobno jest bardzo sesyjne. Jeszcze nie piłem tego browara. W ogóle możemy robić tak, że ja jedno otwieram i polewam, dobrze, a ty następne i polewasz mi. Jasne, oczywiście. Bo mamy cztery dzisiaj do pokonania Już kilka butelki. Odcinków, albo nawet więcej niż kilka chmielotoku za mną, więc formułę mniej więcej znam. Liczyłem na to, że nie będzie mniej tych piw. Mam nadzieję, że nie będzie mniej, jak jakąś butelkę zbijemy, to będzie mniej wtedy. Nowa Zelandia leży 17 tysięcy kilometrów od Warszawy, sprawdziłem to. Wschodnio-południowa Oceania bodajże, czy zachodnio. I to piwo powinno być bardzo aromatyczne, dużo cytrusów, zaraz nawet kiwi chyba powinniśmy poczuć. To co? Jesteś wypuszczony, jeśli chodzi o piwo? W zasadzie tak. Tak nie skupiam. Powiem szczerze, że nie należę do ludzi, którzy zaczynają pić piwo i na przykład zatrzymują się na 8 czy 10, bo znam takich ananasów. Nie zatrzymujesz ananasów. Się na 8 czy 10? Zatrzymuję się wcześniej. Po prostu. A ty czujesz tutaj piwo bardziej konopie? Do smaku. Bo o tym nie wyczytałem na etykiecie chyba. Nie ma nic o konopiach, a. Nawet nie, patrz, jeszcze nie dolałeś. Ale też ciekawe, że Browar Trzech Kumpli nie używa aromatów. To jest, jest bardzo aromatyczne to piwo. No bardzo aromatyczne. Ale to wiem dlaczego jest tak, bo Maorysi, a przecież w Nowej Zelandii rdzenną ludnością są Maorysi. Oni nazywają Nową Zelandię krajem długiej białej chmury. Też może różne skojarzenia budzić. Aotearoa. Po maorysku. Okej. Okay. Wiesz co, no nie wiem, może kwestia też tego wyspiarskiego położenia, tego wiatru smagającego może, znaczy nie wiem, ale domyślam się, że na pewno klimat taki wyspiarski ma wpływ na ten chmiel, który tam... No oczywiście, że tak. Rośnie, więc... No, dlatego on jest taki właśnie aromatyczny, jest tyle tych egzotycznych tutaj nutek. Które tak fajnie nam podniebienie smagają. Etykieta też taka nowozelandzka bardzo. W ogóle fajnie, że możemy tutaj w Palecie Piwa się przenieść do Nowej Zelandii, bo sprawdziłem ceny wycieczek, Bartek, i wycieczka taka trzytygodniowa. Wylot jest bodajże 26 października, także jeszcze jest chwilę czasu, żeby zarobić hajs, bo ta wycieczka kosztuje po Australii i Oceanii, kosztuje, żeby ci nie skłamać, żeby ci nie skłamać, jest bardzo droga i kosztuje 29 998 zł. Ale wylot jest z Warszawy, jeszcze musiałbyś z Rzeszowa do Warszawy jakoś dojechać. Powiem tak, gdybym miał się decydować na taką wycieczkę, w sumie z chęcią bym, że tak powiem, w tamten rejon poleciał, chociaż jakoś to nie jest mój pierwszy wybór, myślę, może ze względu na tą cenę, ale znam ludzi, którzy tam żyją na co dzień.
Masz kolegów? W sensie, no bardziej w Australii, ale znam też człowieka, który rezydował w Nowej Zelandii, Radek Rudnicki, taki twórca muzyki elektronicznej, zresztą doktor chyba w ogóle, specjalizujący się w muzyce elektronicznej, w syntezatorach modularnych, z tego co dobrze pamiętam. I on tam rezydował przez parę lat, no i COVID ściągnął go z powrotem do Polski. Nie wiem, jakie ma tam teraz plany, ale pamiętam, że jak przyjechał, to rozmawialiśmy o tym i już generalnie planował tam spędzić trochę więcej czasu. Ale i tak spędził tam co najmniej kilka lat. Ja coś słyszałem, że obcokrajowcy nie mogą tak łatwo się zameldować w Nowej Zelandii, bo tam generalnie każdy chce mieszkać. Jest piękny klimat, różnorodność flory i fauny. Poza tym, jak będzie wojna atomowa, to podobno wtedy najlepiej uciec albo do Nowej Zelandii, albo na południe Argentyny. Tam są silne wiatry i będzie rozwiewać ten pył atomowy i jest szansa, żeby przeżyć dłużej. Znam też człowieka z Argentyny. Mam kolegę, ale nie mieszka tam na co dzień. Tony Halik mieszkał w Argentynie. Tony Halik. Kiedyś nie pamiętam, gdzie widziałem właśnie jakiś napis. Tu byłem, Tony Halik. Ale to chyba było w Bieszczadach. Ale tam też mógł być. Bieszczady to w sumie u ciebie pod domem już. No prawie tak, prawie tak. No, ty też tą... masz blisko do granicy masz z Ukrainą. No tak, no, z tą wojną to też, że tak powiem, wywołałeś od razu temat bieżący. Dużo jest w Rzeszowie ludzi z Ukrainy? Pewnie dużo, tak. To jest blisko granicy. Tak, ale też spotkałem się, wiesz, na przykład z ludźmi z Ukrainy na zachodzie Polski. Oni też tam jeżdżą, tam stamtąd też jest bliżej do Niemiec. Ale oczywiście, Rzeszów to jest w ogóle taki duży akademicki ośrodek. Na 200 tysięcy ludzi tam studiuje około 50 tysięcy osób. I jest bardzo dużo studentów z Ukrainy. Nie wiem, mam sąsiadów z Ukrainy, ludzi, którzy gdzieś pracują w różnych instytucjach. Także tak, absolutnie jest tych ludzi sporo, ale generalnie oni się jakby bardzo dobrze asymilują i nie da się odczuć, że to są Ukraińcy, czy rozumiesz, o co mi chodzi, dopóki, nie wiem, no nie spotkasz kogoś, z nim nie porozmawiasz. No podejrzewam, że teraz będzie tych ludzi jeszcze więcej, już jest. Ale jakoś bym się nie martwił specjalnie z tego powodu. Raczej bym się martwił ich sytuacją i tym, co ich spotyka. Także... I naszą sytuacją już niebawem. Może, być może. Pewnie tak. No, ja nastawiam się niestety na to, że no, miejsce, okolice, w których żyję, ależ to cała ta wschodnia granica, podejrzewam, stanie się trochę taką strefą naszpikowaną wojskiem i sprzętem. No bo już też nie, może nie być żadnego, że tak powiem, buforu. I no już teraz tam przecież stacjonują amerykańscy żołnierze, którzy przylatują na lotnisko Jasionka do Rzeszowa i tam też stacjonują nieopodal. Jakby nie ma w tym momencie, nie widać też ich obecności jakiejś takiej specjalnej gdzieś, no nie wiem, na ulicach, w mieście, absolutnie. Słychać tylko samoloty często latające. To jest często odgłos, który się da usłyszeć. No ja mieszkam między dwoma szpitalami, na Sieleckiej i Szpital Czerniakowski Orłowskiego i przez te ostatnie dwa lata cały czas karetki pogotowia słyszę. Całe noce jeżdżą tylko te karetki pogotowia covidowe. A propos wojny, znalazłem sobie takie cytaty, które myślę, że mogą ubarwić troszeczkę naszą rozmowę i nawiązać do tej sytuacji. Pierwszy cytat Albert Einstein, bo to w końcu był mądry facet, nie? Co on tam wymyślił takiego, ten Albert Einstein? Wzór. E równa się mc kwadrat? Tak jest. Wzór na piwo wymyślił. A oprócz tego ma zajebisty cytat. Nie wiem, jaka broń będzie użyta w III wojnie światowej, ale czwarta będzie na kije i kamienie. No oby ten cytat się nie sprawdził nigdy. I kolejny cytat z Orwella. Czytałeś książkę? No, czytałem kilka książek. 1984? Tak. Viva da Spidistria też czytałem. Wojna to pokój, wolność to niewola, ignorancja to siła. Piwo to narkotyk. Kac to błogosławieństwo. No nie. Dodałem od siebie te dwa ostatnie, żeby tutaj no ale pokazać oksymorony. Być może to był cytat z jakiejś książki, a no nie cytat jakby z tego, co myślał George Orwell. Na pewno nie. No tak, no chciał pokazać właśnie, na czym polega taka, to mówi, maszyna społeczna. 1984, tak cytat?
No, bardzo prorocza tak, propaganda. Książka. No zobacz, co ten Władimir Putin opowiada za bzdury na temat w ogóle tej, wiesz, motywów, które nim kierowały. No. No nie, to są absolutnie bzdury, ale po prostu mówi tak, bo może, bo w zasadzie już nie zachowuje żadnych pozorów nawet, więc tak naprawdę to, co on powie, to generalnie nie ma żadnego znaczenia w konfrontacji z tym, co robi, dlatego myślę, że nie przywiązywałbym zbyt wielkiej wagi do jego słów. Lepiej ważyć piwo niż słuchać Władimira Putina. No z pewnością. Co jeszcze byś powiedział o tym piwku? Tak szczerze. Co czujesz, Bartek? Tak jak prawdziwy jazzman. Ja o swoich emocjach opowiedz. Ja lubię IPy, choć nie czuję się koneserem piw kraftowych, ale są to piwa, które lubię pić, są dla mnie orzeźwiające i te aromaty... Rzeczywiście wyczytałem na etykietce, że żadnych owoców, żadnych aromatów dodatkowych, że ten chmiel no tak. robi całą robotę. To jest tak. dla mnie rzeczywiście tak. zaskakujące. Tak. Co mogę powiedzieć? No, W maoryskiej szkole ezoterycznej na początku jesteś nowicjuszem, czyli właśnie pija, a potem już jesteś bardziej ogarnięty i wtedy na przykład możesz być taura bodajże, nie? A taura to jest podwójne chyba to piwo, mocniej imperialna bardziej wersja znaczy, wiesz, ja tego piwa. Doceniam też ten pomysł na to, żeby jakoś ten cały motyw pociągnąć, że skoro mamy te chmiele z Nowej Zelandii, to zbudujmy wokół nich jakąś historię. No i słusznie, mam tutaj historię. I... Mam historię. Wiesz w ogóle, dlaczego jest Tasmania? Ja na przykład do wczoraj nie wiedziałem, dopóki nie zrobiłem researchu przed pierwszym piwkiem. Raczej nie dlatego, że był tam diabeł tasmański, bo on się wziął dopiero wtedy, jak już była Tasmania. No i diabeł tasmański skąd się wziął? Ano, wziął się stąd, że w XVII wieku do Nowej Zelandii przypłynął europejski, a konkretnie holenderski żeglarz, który miał na nazwisko Tasman. Tasman. No. A do 1280 roku Nowa Zelandia w ogóle była bezludna. I potem roku? Do 1280 roku. A zobaczmy, co się działo w Polsce w tym czasie. Ja sobie sprawdziłem, Mordo. 1279 rok, władcą Polski został Leszek Czarny, nie? 9 lat rządził. To długo jak na Polskę. Wiesz co, ale teraz jak mówisz Tasmania i Leszek Czarny, przypomniał się projekt Czarny i Hubert Tas. No tak, jeszcze był, jest Czarny Hi-Fi przecież tak. i ten Czarny, który z Waco miał projekt i no z DJ-em JMI. No ale słuchaj, wiesz, no Polska, położenie Polski a Nowej Zelandii jest, że tak powiem, diametralnie różne, więc ja się w ogóle zastanawiam, kto tam trafił i w jaki sposób, no znaczy na pewno drogą morską, jak w jakichś łodziach w tym 1200 którymś roku. A czy aby w Nowej Zelandii nie był kręcony Hobbit i inne filmy na podstawie książek Tolkiena? Być może. Chyba tam, nie? Tak słabo się dosyć orientuję. Nie lubisz takich fantazji klimatów? Wiesz co, lubię bardzo wyrywkowo. Na przykład ulubioną moją książką, jedną z absolutnie topowych, jest Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza. Czterotomowy. To jest, można powiedzieć, taki Wiedźmin XXI wieku. I żałuję, że nie jest zekranizowany i pewnie nigdy nie będzie, bo to nie jest książka, która by tak przybiła się jakby do międzynarodowej też świadomości. Ale za każdym razem, kiedy ją czytam, no to naprawdę uważam, że to jest absolutnie coś wartego zekranizowania i polecam każdemu Pana Lodowego Ogrodu, bo to też jest książka utrzymana w stylistyce fantasy, ale z bardzo uniwersalnym takim przesłaniem i pokazująca rzeczy, które są cały czas aktualne, na przykład właśnie te totalitaryzmy. Lud i ogród. Chodzi mi bardziej, wiesz, o właśnie dążenie ludzi, którzy mają wpływ na masy, na panowanie nad światem, ich bezwzględność i walkę, co generalnie teraz mamy na tapecie. No. Także bardzo książka o bardzo uniwersalnej wymowie, i bardzo wciągająca, świetna, Pan Lodowego Ogrodu. A skoro mówimy już o Nowej Zelandii i o wojnie, to ten kraj taki się właśnie wydaje na antypodach, odizolowany od tych wszystkich konfliktów, ale Nowozelandczycy brali udział i w I wojnie światowej, i w II wojnie światowej też przecież, chyba razem ze Stanami Zjednoczonymi wypowiedzieli też III Rzeszy wojnę i tam chyba z Japończykami mocno się bili. W Grecji też walczyli chyba i na Sycylii.
o ile Słuchaj, pamiętam. Szkoda, że we Włoszech. Wcześniej we Włoszech. Mi nie powiedziałeś, żebym przygotował się z historii Nowej Zelandii, bo teraz tak oczekujesz, oczekujesz potwierdzenia ode mnie, zawsze. A ja wiesz, no... Zawsze. Chociaż potwierdzaczy tutaj nie potrzebujemy. No. Otwieraczy potrzebujemy. No dobrze, to co? Patrz, bo wygrywam. Taki we mnie głód dzisiaj wystąpił piwny, że mam wrażenie, że to piwo to jest bardzo malutkie. No bo wiesz... Na jest, parę steczek taki. Jest pierwsze, jest orzeźwiające, takie bardzo delikatne, więc się je szybko pije. No. Zaczęliśmy tak nietypowo właśnie od wątków globtroterskich, podróżniczych. Dowiedzieliście się wielu ciekawych informacji na temat Nowej Zelandii. Natomiast w kolejnych już odsłonach naszej rozmowy skupimy się na tematach bardziej związanych jednak z Bartłomiejem, czyli po prostu z moim gościem. Chmielotok, Chmielotok, nowy sezon, nowy rok. Pasuje, nie? Ja tuż po jednym piwku troszeczkę korba się włączyła, dzisiaj ze SKBI. Pijemy browary od browaru Trzech Kumpli i przed nami totalna klasyka. Piwo, które no, można powiedzieć, że utorowało trzem kumplom drogę na szczyty biznesu piwowarskiego. Teraz ty masz otworzyć. Zastanawiam się nad genezą nazwy Trzech Kumpli. Bo pamiętasz, był taki film. O trzech przyjaciołach z boiska, piłkarski poker? Nie, o Staszku Pyjasie. No. Lesławie Malerscy, Bronisławie i Wilcztajnie. Ale to piwo ma fajny kolor. To jest właśnie pszeniczna wersja India Pale Ale w puszeczce. Ty w ogóle lubisz piwa w puszce? Czy masz taki uraz po latach 90. Nie, właśnie nie mam urazu. Absolutnie nie mam, chociaż ludzie różne tam rzeczy mówią. Nie wiem, czy to są... To wiele razy to były poruszane dlaczego informacje. Masz więcej? No weź, co to ma? To ma znaczyć. No jak? No przecież widzę, no oszukałeś nie, normalnie. No zobacz, idealnie, jest. Proszę pana. A bo ja niby mam więcej piany jeszcze a trochę. No może pierwsze trochę piwo, które nalałeś, okay. Ty miałeś więcej. To nie wiem, czy to było takie, wiesz, jako gospodarz eleganckie. Słowo przeciwko słowu. Nie no, okej, okay, sprawdzimy to potem, wideo. Obejrzymy sobie powtórki. Tak na warze to sprawdzimy. Zrobimy tak zwaną właśnie analizę wideo, jak to naprawdę wyglądało. I to jest właśnie ulubione piwo szefowej Trzech Kumpli. A powiedziała, że dlatego jest ulubionym jej piwem, no ze względu na smak na pewno, ale również dlatego, że to piwo po prostu gdzieś tam wywindowało Trzech Kumpli. To jest tak bardzo też nagradzane piwo no, na tych wszystkich konkursach. Ciągle medale tylko przywożą. A mamy wspólnego znajomego Greena, rapera, prawda? Który teraz będzie z Ostrym też. Pozdrawiam Greena. Kiedyś dostałem od niego srogi łomot w finale eliminacji do WBW w Rzeszowie. Doszliśmy razem do finału, ale w finale absolutnie nie miałem szans. Dowalił mi, a ja w nagrodę... Bo to reprezentant Aloha Entertainment. A ja w nagrodę za to, bo to było lata temu, towarzyszyłem mu do 5 chyba 40 rano, kiedy odchodził autobus do Brzezin z PKS z Rzeszowa. Czy w ogóle do Łodzi, później się musiał dostać do Brzezin. Chyba w ten sposób, co mówisz, musiał. I organizowaliśmy jeszcze po prostu drobne, bo Green wtedy brakowało mu dosłownie kilkudziesięciu groszy na bilet. To były takie czasy, no. No tak. Postawiłem mu jeszcze wódeczkę przy barze. Także tak jestem gościnny, pomimo tego, że no po prostu mnie zjadł w finale tej bitwy. Czyli to taka gościnność wynikająca z syndromu sztokholmskiego być może. A ja chciałem o Greenie wspomnieć dlatego, bo pewnego dnia, kiedy Adam do mnie przyjechał, to właśnie wziął ze sobą to piwo, którego wcześniej nie piłem, pani, i powiedział, procent, to jest moje ulubione piwo, chciałem, żebyś go spróbował i się wypowiedział na jego temat, czy faktycznie zasługuje na moją atencję. Wiesz, ja wypiłem, mówię, piwo to piwo, mordo. Nie? Czyli jeszcze byłeś przed rewolucją. Nie, żartuję. Posmakowało mi i faktycznie od razu zauważyłem, że to jest wybitny trunek. Bo jest. Za nasze wszystkie spotkania. W ogóle ta nasza znajomość tak się fajnie rozwija, bo przez wiele lat słyszałem o tobie, Mordo.
Wiedziałem, że jest w Rzeszowie taki człowiek, który bardzo mocno działa, że nagrywa i z Mesem i generalnie bardzo robi fajne rzeczy. Aż w pewnym momencie te nasze drogi się przecięły i to dzięki tobie, bo zaprosiłeś mnie do swoich dwóch wspaniałych projektów. Już 10 rok w tym roku będziemy organizować w ramach festiwalu Wschód Kultury, Europejski Stadion Kultury, taki koncert Art Celebration z moim znakomitym kolegą Zbigniewem Jakubkiem, wybitnym pianistą jazzowym. Pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy Zbyszka. Wspaniały jazzman, który ma empatię dla młodego pokolenia. Czyli nie dla nas już. Dla nas już nie. Dla swoich studentów na przykład. I niesamowite anegdoty też. O, to jest król anegdot. To trzeba spisać, to trzeba nagrać. No i my ze Zbyszkiem robimy takie koncerty, gdzie staramy się łączyć różne style muzyczne, prowokować do współpracy różnych twórców z różnych środowisk, dziedzin. No i każda edycja miała swój temat, jakby swoją myśl przewodnią. I 2 lata temu udało nam się po 2-krotnym przekładaniu terminu przez COVID w roku tyrmandowskim, w roku Leopolda Tyrmanda, zorganizować koncert, który miał być taką jakby ścieżką dźwiękową do Złego, czyli do klasycznego kryminału, jednej z najpopularniejszych książek w historii polskiej literatury. No i tak słuchając twoich rzeczy i wiedząc, że siedzisz w klimacie warszawskim, siedzisz w Tyrmandzie, w literaturze, pomyślałem, że byłbyś osobą odpowiednią do tego, żeby wziąć udział w tym koncercie, bo zawsze zapraszaliśmy często zapraszaliśmy różnych raperów i właśnie też stawialiśmy ich na scenie z muzykami. Bo był i ten typ Mes, był i ten Tetris, typ Mes, Tetris, i Eldo. Eldo numer raz, tak, pojawiali się na tych koncertach. Staraliśmy się skompilować, utwory, które miałyby w jakiś sposób opowiadać historię Złego i były przeplatane fragmentami Złego czytanymi przez aktorów. Słuchowiskiem radiowym. Imienia Wandy Siemaszkowej. To było takie trochę słuchowisko, no nie radiowe, bo to był koncert, ale to było słuchowisko w połączeniu z koncertem. Była Aga Zarian, był Robert Cichy, świetni instrumentaliści, Tomek Nowak, mój przyjaciel z zespołu. No i była kapela Stargówka, która rozpoczęła w ogóle ten koncert. Dostałem płytę i słucham sobie jej często warszawski w samochodzie. Klimat. Piękna płyta. Tam jest taki kawałek, przepraszam, no, akurat muszę ci wejść w słowo, bo tam jest zajebisty kawałek o tym, że należy od razu po ślubie, to jest utwór, którego podmiotem lirycznym jest kobieta. Od razu trzeba męża po ślubie dojechać i mu po prostu spuścić łomot. Aha, w ten sposób. Tak, żeby potem, się ryba nie psuła od głowy. Okej. Okay. No i co? Jakie są twoje doświadczenia w tym temacie? Żona mnie nie bije, ale może zacznie, także nie chcę się wypowiadać jeszcze, zanim nie powiem hop. A tamten koncert też doprowadził do kolejnego w sumie projektu, chociaż one teoretycznie równolegle. Tak, bo to był rok Leopolda Tyrmanda i ja jako jakby admirator i fan jego twórczości i życia. Dawno mi chodziło po głowie zrobienie czegoś inspirowanego jego książkami. No i faktycznie na tym koncercie wykonaliśmy też wspólnie utwór, który pojawi się na jednej z twoich płyt, z tego co pamiętam. Na kolejnym Aloha Opus Magnum go usłyszycie. A w międzyczasie nagraliśmy projekt muzyczny Tyrmand, który później został wydany już pod koniec zeszłego roku na płycie winylowej jako Tyrmand to Jazz. I tam ty wystąpiłeś w jednym z utworów. Nic na pewno, w ogóle to jest mój ulubiony utwór, zresztą promujący... Nie, no na pewno jestem tam. Ty jesteś tam, ale utwór nazywa się Nic na pewno. Utwór promujący tę płytę, która ukazała się nakładem You Know Me Records. Okładka, zresztą pierwsza strona to jest też grafika Kamila Jaczyńskiego, Jakuzy, która obrazuje właśnie ten utwór. Aha. Mamy tutaj Darłowo, gdzie rozgrywa się akcja. Jak widać, to jest Darłowo. No, książki nie można 7 pomylić. Dalekich rejsów. Pozdrawiamy Darłowo, bo to jest znakomite miasto ze świetnymi ludźmi. Jakuzę też tam wracać. Pozdrawiamy. Jakuzy i oczywiście również. DJ Agrocha, który wydał płytę nakładem You Know Me Records. No i ten utwór, w którym ty wystąpiłeś wtedy, Nic na pewno, napisał Kuba Płużek, nasz pianista, znakomity muzyk i kompozytor. I dzisiaj mieliśmy być na jego koncercie, ale się spóźniliśmy, bo
pomyliliśmy lokalizację. Ale dzięki temu mieliśmy czas, żeby obejrzeć pierwszy epizod dokumentu o Kanye Westie na Netflixie. Także wszystko ma swoje wady i zalety. Wszystko ma swoje, tak, tutaj plusy też. A wiem, że też jakiś Japończyk, a zaczęliśmy naszą rozmowę od wątku japońskiego. Z japońskiego czy od nowozelandzkiego? Od japońskiego i przeszliśmy do Nowej Zelandii od razu. Okay. Już zapomniałem. Japończyk wam zrobił taką fajną, jak to nazwać? To jest haft. On, ja teraz przepraszam, musiałbym sięgnąć do telefonu. Zhaftował się Japończyk. Musiałbym sięgnąć do telefonu, żeby sprawdzić, jak on się nazywa. Nie musisz sięgać do żadnego telefonu. Zobaczyć u siebie ewentualnie. Bartłomiej, nie musisz sięgać do żadnego telefonu, bo ja mam tutaj wszystkie tak naprawdę informacje dotyczące ciebie. No to jak on się nazywa? Z Pegasusa je wyciągnąłem. On się nazywa Novi Takahashi. Novi Takahashi to jest Novi Takahashi. Człowiek w Japonii, który haftuje okładki między innymi polskich płyt. Mówię poważnie. I on za namową naszego człowieka z Krakowa. W tym wywiadzie dufa pytanie, tak? AKS-a oraz naszej menadżerki Kasi. Jego można by tam zaprosić, wiesz, do dufa pytanie. Wyhaftował. To jest prawie jak dufa pytanie. Ten program. Pijemy na pół. Inspirowałeś się bonusem, przyznaj się. Wracając. Wiesz, jestem z ciemnej strefy w końcu. Wyhaftował tą świetną okładkę, co no, jak popatrzycie na nią, to nie jest takie proste, żeby tyle szczegółów wyhaftować. I ta okładka jest już w Polsce, czy ten haft. On przysłał ten haft do Polski. Przysłał go do Polski. Tak. Niesamowite. I on już do mnie zmierza. Japończycy są tak dobrze w marketingu, nawet co w stanie sprzedać haft, a po piwie to bardziej mi się zawsze kojarzy, że poczekaj, bo ty masz skubisz, nie? Na nazwisko. To jest mniej liter. Ja na przykład potrafię po kilku piwach na śniegu wysikać Michał Kosiorowski, nie? No to jesteś zuchem. No. Ale wracając jeszcze, to ja by w ogóle zwrócił uwagę na te grafiki Yakuzy. No. Gościa związanego z środowiskiem hip-hopowym. Wieloletniego menadżera Wielkiej O. Tak jest. Który odkrył w sobie pasję plastyczną, można powiedzieć. No i te wszystkie rzeczy, które on wykonał, niektóre też w formie kolażu, które namalował, znalazły się na tej płycie. I to też był powód, żeby oprócz tego, że to jest muzyka, którą chciałem, żeby ona nie zginęła w internecie, tylko nie została gdzieś tam, żeby ukazała się na winylu, które w historii naszego zespołu SKUB i Tomek Nowak Quartet, to jest pierwszy winyl, no to chciałem, żeby te grafiki były zaprezentowane na winylu, bo to jest jednak większa forma niż CD. I moi rodzice na przykład kupili sobie trzy płyty i oprawili sobie w ramki te grafiki i wiszą im na ścianie w salonie. Także tak też można zrobić. Nie chcę tutaj jakby, wiesz, też nic powiedzieć takiego nie w porządku, ale można rzec, że twoim rodzicom wisi twoja twórczość. Dokładnie tak. To bez kitu. Ale płyta jest super, tak jak wszystkie książki Leopolda Tyrmanda. Która z powieści Tyrmanda jest twoją ulubioną? W zasadzie wszystkie, które tutaj są, które posłużyły za inspirację do utworów. Bo to jest 7 tak, dalekich rejsów, tak. Zły, Dziennik 2020 i Dziennik Filip. Dziennik 1954. Masz rację, masz rację. Twoja płyta to jest Dziennik 2020. Zblendowałem to, przepraszam. Tak. No, tak. Wiesz co, no, w sumie Dziennik ciężko uznać za powieść. To jest Dziennik. No tak. Świadectwo czasów. I dlatego te trzy powieści, o których powiedziałeś, jeszcze, czyli Filip, 7 dalekich rejsów i Zły, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, która jest najlepsza, no bo każda jest w innym klimacie, każda mi się podoba w zależności od tego, w jakim jestem nastroju, na co mam ochotę, to do danej z nich wracam. Dlatego nie powiem, że Zły, bo najpopularniejszy, po prostu każda z nich ma coś w sobie, ale nie wiem, czy nie 7 dalekich rejsów jednak, przez moje wizyty w Darłowie również, w Domu Kultury imienia Leopolda Tyrmanda, przez to, jak zobaczyłem, jak ludzie tam kultywują pamięć o Tyrmandzie, tam jest ławeczka Leopolda Tyrmanda, teraz będzie szlak turystyczny śladem powieści i książki też, nic na pewno,
która była ekranizacją książki. Także 7 dalekich rejsów na pewno, ale i Filip, i Zły również. A ty może orientujesz się, czy Leopold Tyrmand lubił pić piwo? Bo w sumie on tak alkoholu za dużo nie pił, bo miał problemy chyba takie żołądkowo-wątrobowe, już nie pamiętam, coś tam. W dzienniku właśnie pisał o tym, że ma takie różne zdrowotne problemy. Ale tam mu szkodzą różne organizował potrawy. Imprezy, na których na pewno gotował. Już nawet będąc w Stanach, na przykład Bigos przyrządzał. Świetny pomysł. Dobrze, że nie krak. dobrze, że nie. Ale wiesz co, chyba też, no bo jak na przykład z tą sławną Bogną, która tak naprawdę nie nazywała się Bogna, tylko została w dzienniku uwieczniona jako Bogna, ona wtedy się przygotowywała do matury, a on już był, kurczę, facetem w średnim wieku. 30 kilka lat miał. I jak on z nią, że tak powiem, śmigał na prywatki z jej rówieśnikami, bo tak było, no to ja nie wierzę, że tam, wiesz, że tak powiem, o suchym pysku siedział. Bardziej chodzi mi o to, że a czy piwo? W tamtych czasach chyba wszyscy pili wódkę. Stary, no bo jakie tam piwo mogło być, powiedzmy, w latach 50. w Polsce? Bo, znaczy, wiem, że później na pewno był deficyt w budce z piwem, nie wiem co lali, no wiem, że jakiś żywiec okocim, ale jaka była jakość tego piwa, ciężko mi powiedzieć, no to nie było, wiesz, to było długo przed piwną rewolucją. Wyobraź sobie. A to był człowiek, który cenił sobie smak, który cenił sobie styl, więc jeżeli zakładając, że to piwo mogło nie być jakichś najwyższych lotów, chociaż nie wiem, bo być może tutaj jakiś ekspert mnie może wyprowadzić z błędu, no to być może raczył się czymś innym, no. W 7 dalekich rejsach pada kilka nazw alkoholi, bo tam też się dużo wydarzeń rozgrywa w tym tytułowym barze, tak, który się nazywa 7 dalekich rejsów. Tam są, no. I tam jest pan Krztynka, barman, i tam na przykład Sherry Amontillado. Jest pytanie o Sherry Amontillado. I on mówi, że z Kadyksu dawniej do niego przychodziło, ale teraz oczywiście po wojnie już nie ma. I jest ten słynny Armaniak. Który on, co to był Kadyks, przypomnij mi? Kadyks to jest miasto w Hiszpanii. Okay. Portowe, z tego co pamiętam. Mhm. Natomiast ten Armaniak, który się pojawia w klipie również do utworu z twoim udziałem, ta butelka taka przekrzywiona, no to jest bardzo ważny element tej powieści. Bo on tam, Krztynka go pyta, czy chce przelany Armaniak do butelki po zwykłej wódce, czy chce zwykłą wódkę w butelce po Armaniaku. No i główny bohater, Nowak zresztą, wybiera... Tomek Nowak. Nie, Ronald Nowak wybiera butelkę po wódce, ale z Armaniakiem w środku. Czyli ważna jest treść, a nie opakowanie. No absolutnie tak. Chociaż opakowanie też jest ważne, ale treść jest chyba ważniejsza. Zostało już tylko opakowanie. A ja mam jeszcze treść. No to jedziesz z tym przekazem. A co tak? Na raz? Czy jeszcze będziemy coś rozmawiać? Będziemy. No ale tak patrzę, że idzie ci słabo. Nie wiesz co, bo ja teraz dużo mówiłem. Wkręciłem się w Tyrmanda i wiesz, zapaliły mi się, wiesz, światełka w głowie i zacząłem mówić, a ty słuchałeś, więc jak słuchałeś, to piłeś, no a ja teraz muszę dokończyć. To jest fajna myśl, którą tutaj nam zapodałeś. Mianowicie? Słuchałeś, to piłeś. No bo wiesz co, tu parę osób o tym mówiło, na przykład Paweł Sołtys jakby u ciebie. Że piwo to jest trunek, który sprzyja rozmowom. Jest takim towarzyskim trunkiem, więc no, dla mnie rozmowa to jest zawsze... Ja bardzo nie lubię, kiedy mówię i ktoś mnie nie słucha po prostu. A niestety mam tak często i wtedy się obwiniam, że niedostatecznie ciekawie coś opowiadam albo zbyt zawile. Bo ja zawsze staram się słuchać, kiedy z kimś rozmawiam. No i wiesz, jeżeli jest ta wymiana myśli, ktoś na dłużej, że tak powiem, zapnie monolog, no to jest czas, żeby się tego piwa napić, no. A że po kolejnym piwie rozmowa się rozwija, no to tak to bywa, że monologi są coraz dłuższe, więc ten słuchający szybciej wypija. Tak sobie myślę, że nazwa Pani najbardziej pasuje faktycznie do książki 7 dalekich rejsów. Absolutnie tak. Więc polecamy. Leopold Tyrmand,
dobry ziomek. Przed nami będzie teraz kolejne piwko, czyli Misty. I to jest w ogóle ulubione piwo Iwony z Trzech Kumpli, czyli no tutaj osoby odpowiedzialnej za współpracę z Pielotakiem z ramienia Browaru Trzech Kumpli. Więc tutaj z pełną starannością postaramy się to piwo wychlać. I co tutaj mamy? To jest w ogóle IPA nowofalowa, taka nowofalowa przez duże N i duże F, bo inspiracją dla w ogóle tutaj piwowarów z Trzech Kumpli były piwa nowej fali z Nowej Anglii. Powinniśmy tutaj poczuć ziołową gorycz, kontrowaną aksamitną owsianą pełnią, bo tutaj też mamy oczywiście płatki owsiane, będzie też trochę pszenicy. No zobaczmy, co to Nowa fala też się z Rzeszowem kojarzy dosyć mocno, bo to... Dlaczego? Chodzi o muzykę w latach 80. Taki jakby nowofalowy rock, no, ciężko nazwać to rockiem, generalnie muzyka nowofalowa się bardzo dobrze w Rzeszowie miała i rozwijała, dlatego jak powiedziałeś nowa fala, ale jak widać w branży piwowarskiej też jest nowa fala. No cała w ogóle tutaj zajawka kraftowa to jest tak naprawdę nowa fala. To, co jest odpowiedzią na te polskie lagery, na to, co już wiesz, stało się naszym krajobrazem chmielowym. To jest właśnie nowa fala. Super, że się spotkaliśmy dzisiaj. Przejrzałem sobie twojego Facebooka i twojego Instagrama i tam znalazłem mistrzowski cytat z SKBI. Bo ty jesteś takim coachem trochę, nie? Nie. To dlaczego? Nie, raczej... To dlaczego masz taki cytat? A to w ogóle nie to? Jeśli muzyka jest świetna i ktoś chce, żebyś był jej częścią, podejmuj wyzwanie i jedź w ciemno nawet na drugi koniec Polski. To zawsze może być początek przygody. Coach Skup. To właśnie, no tak, ale to była ironia właśnie, dlatego że ja staram się nie dawać jakichś rad specjalnie. Ale to jest bardzo konkretna rada. To jest konkretna rada. To chodziło o spotkanie z moimi kolegami. Tam przypomniał mi Facebook rocznicę naszego tam spotkania z kolegami z zespołu Orange Train z północy Polski, z Trójmiasta, z Kaszub. Zresztą dzisiaj dałem ci płytę Wolność. I chodzi o to, że ja nauczyłem się współpracując z muzykami jazzowymi i od momentu, kiedy w jakiś sposób powiedzmy przeszedłem na bycie zawodowym muzykiem, nie jestem muzykiem, no nie gram na żadnym instrumencie, ale zawodowym wykonawcą. Amatorsko, znaczy no tak powiedzmy tak, od czasu do czasu. Ale nauczyłem się, że jeżeli ktoś właśnie naprawdę chcecie, potrzebujecie, widzi w tobie coś, jakiś potencjał, to, a tam często tak jest, że pewne rzeczy są ustalane gdzieś dopiero na miejscu, to musisz przyjechać z jakimś bagażem, z jakimś przygotowaniem, z jakimiś pomysłami i zobaczyć, co ci koledzy chcą zaoferować. Bo to była taka sytuacja, że ja zadzwoniłem do Piotrka Lemańczyka, teraz już mojego kolegi dobrego, znakomity basista światowej klasy, bym powiedział. On organizował festiwal w Kartuzach. Chcieliśmy tam zagrać jako SKUBI i Tomek Nowak Quartet. Nie było takiej możliwości, ale on, kiedy do niego dzwoniłem, mówi: słuchaj, ale może przyjedziesz, może coś zrobimy razem. Właśnie z jego zespołem. No ja nie wiedziałem kompletnie co, ale właśnie wsiadłem w pociąg i pojechałem na drugi koniec Polski. Była super przygoda. I dlaczego o tym pisałem? Bo po tej przygodzie, kiedy spotkaliśmy się na próbie, oni zagrali coś, ja miałem jakieś teksty przygotowane już w głowie, że tak powiem. Ustaliliśmy, co do czego pasuje, zagraliśmy koncert, było świetnie. I to później zaowocowało kolejnymi koncertami, to zaowocowało wspólną płytą. A teraz w tym roku w zasadzie ukażą się dwie płyty, które nagrałem. Znaczy jedną już nagrałem, drugą nagrywam w najbliższym czasie właśnie z Piotrkiem Lemańczykiem i z kolegami, które są efektem tego jednego wyjazdu. To jest te 7 kawałków.
Late Night Poems, tak. Late Night Poems, druga część z Dawidem Fortuną, Michałem Szkilem, Tomkiem Nowakiem i Piotrem Lemańczykiem na kontrabasie. I drugi projekt, który będziemy robić taki wspólny, tam z kolei Piotrek gra na sześciostrunowej gitarze basowej. Będzie Grzegorz Pałka na bębnach. To jest więcej niż chyba normalna gitara. Tak, basowa. Normalna basowa ma cztery. A struny, sześć. Sześć. Przez to no, jakby jest pełniejsze spektrum operowania. I o to mi chodziło, że czasami spotkanie takie przypadkowe, spontaniczne może zaowocować dłuższą współpracą. I ja nauczyłem się tego, że no, jeżeli oczywiście akceptuję to, co ktoś robi, to, co ktoś reprezentuje sobą też i ktoś mnie do czegoś potrzebuje, to wsiadam w samochód czy w coś innego, jadę i na miejscu się nieraz różne rzeczy okazują. Voilà, tak jak teraz trochę, nie? No trochę tak, chociaż my no, się już znamy. No pewnie. Tak jak wspomniałeś wcześniej. Cały czas się obracamy, powiedzmy, w rejonie tych piw takich o takim orzeźwiającym, że tak powiem, aromacie tak. I, że tak powiem, o podobnym stylu, chociaż nie jestem ekspertem od piwa, ale tak dzisiaj jakoś jest. No tak, no jedziemy nowofalowo. W amerykańskie chmiele weszliśmy, bo przecież ty też czerpiesz z kultury Stanów Zjednoczonych. Jazz to muzyka z USA. Hip-hop też. No przecież ten... Larry Bird to bardziej gwiazda Boston Celtics, ale Bird... Charlie Parker, mam tak, na myśli. To już jest jazzman. To prawda. A który jazzman dla ciebie jest takim Michaelem Jordanem wśród jazzmanów? Bo dla mnie właśnie chyba Charlie Parker. Kiedyś gadaliśmy o tym przez telefon. No. Pamiętam, spacerowałem po ogródku, świeciło słońce i rozmawialiśmy o tym. No i dałem ci czas, żebyś sobie przemyślał. Ja się trochę zdziwiłem, bo ja bym jakby wybierał pewnie pomiędzy Johnem Coltrane'em a Milesem Davisem. No tak. To jest dla mnie drugie i trzecie miejsce, egzekwo. Znaczy, nie można powiedzieć, że... A ja powiedziałem wtedy, że wiesz, że chodzi o to, że być może Coltrane jednak, bo... Bo serce. Nie, bo na Kind of Blue gra Coltrane, a na Kind of Blue Milesa gra Coltrane, a na A Love Supreme Coltrane'a nie gra Miles. Dlatego Coltrane gra na dwóch zupełnie epokowych płytach dla jazzu, a Miles, chociaż z drugiej strony, no nie, no bo po prostu dyskografia Milesa jest, znaczy no ciężko to rozgraniczyć. Charlie Parker też chyba dosyć młodo, że tak powiem, opuścił szybko się wyeksploatował. Szybko no. Się zawinął. Jest świetny film z Forrestem Whitakerem, polecam generalnie tak. Biografię Charlie'ego Parkera. A z polskich jazzmanów, ja teraz... kto jest twoim zdaniem taką, wiesz, postacią najwybitniejszą w historii? Komeda? No, nie, no to też ciężko jest powiedzieć. Wiesz, Komeda na pewno jest najbardziej wyeksponowany, w tym sensie, że i jego muzyka jest, można powiedzieć, absolutnie przetrwała próbę czasu, bo cały czas i jest też znana. Jego historia jest filmowa, już nie mówiąc no, o śmierci, totalnie, która jest w ogóle... Totalnie. To prawda, no ci ludzie, którzy nieraz umierają młodo, no jakby stają się legendami, absolutnie nie umniejszając niczego, tylko jest jeszcze coraz mniej niestety tych wielkich mistrzów, którzy jeszcze są, ale no straciliśmy Zbigniewa Namysłowskiego całkiem niedawno. No ale jest jeszcze Jan Ptaszyn-Wróblewski, jest cały czas Michał Urbaniak. Mi jest bardzo bliski Tomasz Stańko, z tego powodu też chociażby, że urodził się w Rzeszowie i tam mieszkał przez pierwszych 6-7 różnie spodawane lat życia. I czuł się z Rzeszowem związany, czuł się rzeszowianinem, miał rodzaj takiego geograficznego sentymentu. Mhm. Ja jako też dziennikarz muzyczny, bo dziennikarstwem muzycznym się też zajmuję, teraz trochę mniej, ale jeszcze tak, kiedyś bardziej. Miałem przyjemność i okazję przeprowadzić, myślę, że około 10 wywiadów z Tomaszem Stańką. Były to wywiady do gazet, do radia, do telewizji, nawet jeden wywiad przez... Toż takim byłeś stalkerem przez Skype'a. Jego. Przez Skype'a rozmawiałem z Tomaszem Stańką, on był w Nowym Jorku w swoim mieszkaniu. Nie, to wynikało też z bardzo dużej życzliwości Ani Stańko, czyli córki i menadżerki wieloletniej i samego pana Tomasza też. No ja też taki zafascynowany nim poszedłem któregoś dnia do prezydenta ówczesnego, wieloletniego zresztą, Rzeszowa, Tadeusza Ferenca, z propozycją, żeby nadać Tomaszowi Stańko tytuł honorowego obywatela miasta Rzeszowa. I
pan prezydent, nie, jakby no, nie musiałem go długo przekonywać i to się udało. I podczas tej ceremonii nadania tego tytułu padła propozycja z kolei mojej koleżanki Magdy Mach, obecnie naczelnej rzeszowskiej wyborczej, żeby pan Tomasz skomponował Hejnał Rzeszowa. I to też się udało. Także to była taka, że tak powiem, reakcja łańcuchowa trochę. I no i... Można pić piwo na Hejnał nawet. Można, dokładnie. Co, trzy, bardzo co trzy godziny w Rzeszowie z ratusza wybrzmiewa Hejnał Rzeszowa skomponowany przez Tomasza Stańko. I co jest ciekawe, etatowym wykonawcą tego Hejnału po śmierci pana Tomasza jest Tomasz Nowak, który jako jedyny w zasadzie wykonuje na żywo podczas różnych uroczystości miejskich ten Hejnał. Także wszystko się jakoś splata. Tak, ze sobą. Ale nie powiedziałbym, że Tomasz, no nie wiem, nie da się tak powiedzieć. Michał Urbaniak, który z kolei był wielkim, wiesz, orędownikiem i pionierem łączenia jazzu z hip-hopem, który wystąpił z nami trzy razy gościnnie z naszym zespołem. I za stream też zagrali mnóstwo koncertów. No tak, on w ogóle, Michał Urbaniak był takim gościem, który zawsze patrzył, co ciekawego dzieje się na scenie i zawsze jakoś tych ludzi przytulał. On też w Nowym Jorku mieszkał całe lata, więc ten hip-hop dotarł do niego oczywiście 15 lat wcześniej niż do nas. Oczywiście, 20. Że tak. I mniej więcej w podobnym czasie, kiedy wychodziła ostatnia płyta Milesa Davisa, jakby, którą jeszcze za życia robił, czyli Dubap, płyta, na której połączył jazz z hip-hopem i wyznaczył po raz ostatni kolejny jakby kierunek rozwoju muzyki jazzowej. Namaścił hip-hop. Tak, dokładnie. Dokładnie powiedział, słuchajcie, ci kolesie są w porządku, można z nimi współpracować. Jeżeli ja, Miles Davis, to robię, no to znaczy, że wiesz... To jest dużo lepsza muzyka niż disco polo, mimo że tak samo prosta. Wtedy jeszcze nie było disco polo, szczególnie w Stanach. Ale w tym samym czasie Michał Urbaniak pracował nad pierwszym Urbanatorem. I chyba wcześniej wyszedł Dubap, no i też wiadomo, Miles Davis jednak miał, pomimo wielkiego sukcesu Michała Urbaniaka w Stanach, miał jednak no, pozycję absolutnie większą, więc to się jemu nieraz przypisuje to pionierstwo w łączeniu tych dwóch gatunków. Ale był jeszcze Quincy Jones, który również wydał płytę Back on the Block bodajże, więc to są sami wielcy, że tak powiem, świata muzyki, którzy łączyli te dwa gatunki, więc Michał Urbaniak też jest nam bliski, no ale jest Zbigniew Namysłowski, jest Jan Ptaszyn Wróblewski, jest naprawdę Krzysztof Komeda, o którym mówiłeś, jest Janusz Muniak, no absolutnie wielu tych mistrzów wielkich, od których się uczyliśmy, uczymy cały czas, czerpiemy z ich doświadczeń. Myślę, że ja bym tu rankingów nie robił. Zresztą podobnie jak z Coltrane'em, Milesem, czy Birdem, czy Monkiem, czy Wayne'em Shorterem. To są geniusze, czy Herbiem Hancockiem, no nie możesz powiedzieć, że ten był lepszy, czy ten. To są geniusze, to są mistrzowie. Wszyscy są, wiesz, w panteonie. To powiedz może lepiej, co ty musiałeś wyostrzyć w swojej higienie, w higienie warsztatu, żeby móc współpracować jako hip-hopowiec rdzenny z jazzmenami? Na jakich płaszczyznach musiałeś się podciągnąć, żeby być w stanie na równych zasadach sobie z nimi pracować? Wiesz, ja się cały czas podciągam, mam wrażenie, dzięki tej współpracy, ale wchodząc w ten świat, ja miałem już, powiedzmy, że koncertowy warsztat w miarę wyrobiony. To znaczy, ja grałem sporo koncertów jako podziemny, taki średnio znany raper. Przez pewien czas może, jeszcze za tej złotej ery polskiego podziemia w latach 2003-2007, powiedzmy, że byłem gdzieś tam bardziej rozpoznawalny. Później przyszedł ten dół, przyszło właśnie hip-hopolo i to się trochę zmieniło. Ale jako człowiek raczej relatywnie mniej znany w środowisku, grałem sporo koncertów, szczególnie na Podkarpaciu i często grałem je bez hype-mana, czyli bez gościa, który ci dopowiada wersy, możesz złapać oddech. Pozwala ci oddychać. Tak. I często, chociaż grywałem oczywiście z moimi kolegami też nie jeden raz, ale musiałem się nauczyć kontrolować swój oddech i warsztat w ten sposób, żeby wszystkie teksty, przede wszystkim, które napiszę, bo był czas, że pisałem podwójne, wielokrotne, znaczy podwójne cały czas, ale wielokrotne, wszystkie sylaby rymują się
z jednego versus wszystkimi z drugiego. Ciężko złapać oddech. W studiu możesz sobie to podzielić, ale później jest koncert, no i co tu zrobić? Więc przede wszystkim nauczyłem się pisać w ten sposób, żeby każdy tekst, który napiszę, nawinąć za jednym, że tak powiem, take'iem w studiu i później, żeby móc nawinąć go również w warunkach koncertowych. Grałem wcześniej z zespołami, może nie jazzowymi stricte, ale też z ludźmi, którzy improwizowali, z muzykami lokalnymi i uczyłem się być zrozumianym, to znaczy przebijać się też przez warstwę instrumentów i być na tyle też dykcyjnie, oddechowo przygotowanym, żeby ludzie, którzy słuchają tego koncertu, nie słyszeli tylko, że ktoś coś rapuje, jak często się zdarza na koncertach hip-hopowych, tylko żeby słyszeli każde słowo. Na początku w internecie, kiedy, że tak powiem, zaczynałem pokazywać swoją muzykę, też zbierałem cięgi za dykcję. I to też mi nie dawało spokoju, starałem się to ćwiczyć. Myślę, że tam już robota gdzieś w radiu czy gdzieś też pomagała w tym. Więc tu byłem w miarę przygotowany, ale odkąd zacząłem pracować z ludźmi, którzy grając nie trzymają się sztywnego schematu, na przykład perkusista nie gra cały czas jednego rytmu ustalonego, jednego bitu, tylko, że tak powiem, łamie ten rytm, dobarwia, gra raz gęściej, raz rzadziej, robi różne, że tak powiem, niespodzianki. Nauczyłem się mieć ten time też w głowie, żeby, pomimo że on gdzieś odjeżdża, że ja muszę zostać w tym time, muszę go mieć w głowie, więc granie na perkusji też mi w tym pomogło. Więc tego się musiałem trochę nauczyć. I takiego przygotowania, bo tam często nie ma takiej kultury robienia wielu prób. To jest typu taki podejście, jesteśmy profesjonalistami, gramy dobrze, więc okej, przynosi ktoś pomysł, nuty czy coś i dobra, ustalamy, gramy, przygrywamy raz, drugi, dobra, mamy to, wiemy jak to zagrać, na koncercie każdy powinien to zagrać i wiedzieć. Więc ja nie mam takiego komfortu, że mogę na próbie 10 razy powtórzyć kawałek, czy jak wchodzę do studia. Pierwszą płytę, drugą zresztą też, trzecią też w większości, ale były tam jakieś poprawki, nagrywaliśmy na setkę, czyli koledzy grali w czasie rzeczywistym, a ja rapowałem w tym samym czasie. I większość tych take'ów weszło na płyty. Po prostu nauczyłem się tego, że muszę być przygotowany. Także jak jadę gdzieś właśnie, jak mnie ktoś zaprasza. Ostatnio graliśmy pod koniec zeszłego roku z Bernardem Maselim i z jego nowym projektem Dragonflies. Dwie perkusistka i basistka i Bernard Maseli na kacie, czyli na takim jakby elektronicznym wibrafonie. I on mówi, Skubi, to przyjedź, zagrasz z nami tam w kilku kawałkach. Ja mówię, no co będziemy grać? No to przyjedź, kurczę, to zrobimy sobie na próbie. Ja wiedziałem, że muszę mieć ileś tekstów trochę na zapas swoich już w głowie. No i przyszedłem na próbę i było tak, no to słuchaj, tu mamy taki kawałek, takie tempo, gramy tak. Co byś do tego zarapował? I ja miałem powiedzmy minutę na to, żeby wybrać z tego, co miałem w głowie. Dobra, to teraz to. I mówiłem, no to mam tu dwie zwrotki. No to dobrze, to zagramy. Tu wstęp, tu solo, tu zagrasz, tu zarapujesz, tu będzie temat, zarapujesz znowu. I naprawdę ta próba nasza z moim już udziałem trwała pół godziny. Nawet nie przegraliśmy tego wszystkiego w całości, tylko umówiliśmy się co i jak. I ja wiedziałem, że godzinę później wychodzę na scenę i ja muszę to wszystko wykonać. I wykonaliśmy to wszystko w zasadzie bez żadnej wtopy. I nawet mi się wydawało, że brzmiało to tak, jakbyśmy grali to, przygotowywali, jakbyśmy to przygotowywali od dawna i że to wszystko było zaplanowane. Także tego się nauczyłem. Czyli na głęboką wodę zostałeś wrzucony. No trochę tak, ale sobie to bardzo cenię, bo to jest rozwojowe. I no jakby nie chcąc być nieskromnym, ale zawsze, kiedy udaje mi się w takich niekomfortowych sytuacjach, przy takich wyzwaniach poradzić sobie, że po prostu nie dam ciała, tylko wszystko zapodam tak, jak ma być, no to czuję, wiesz, zadowolenie, satysfakcję. I czasami taka, że tak powiem, już przemawia przeze mnie, nie wiem jak to nazwać, ale taka myśl, że
zastanawiam się, czy jakby jak wielu raperów postawionych w takiej sytuacji poradziłoby sobie z tym. I nieraz się zastanawiam. Kto by w twoich butach przeszedł chociażby 10 kroków? No właśnie, no kto? No kto? Może ty? No, po kilku piwkach. No i widzisz, znowu się rozgadałem i znowu ty wypiłeś, a ja jeszcze nie. Twoja strata. Czekamy na szwagę. Intrygujące teksty. Jazz z najwyższej półki. Gęsty, duszny klimat. Zupełnie jak u Tyrmanda. To nie jest oczywiście napisane tutaj na etykiecie, tylko to jest recenzja waszej płyty chyba. Też w rzeszowskim chyba wydaniu wyborczej. Autorstwa Magdy, która zaproponowała Hejnał Rzeszowa, o którym mówiłem Tomaszowi Stańku. A my będziemy jako ostatnie piwko dzisiaj testować potrójnego Black Cyla od trzech kumpli, czyli imperialną czarną IP. Lubisz mocne piwka? Niekoniecznie, proszę pana. Polubisz. Aczkolwiek otwieraj. Pamiętam, to już teraz taka... Bo pamiętam, zadawałeś takie pytania swoim gościom. Czy pamiętasz swoje pierwsze piwo? No. I to nie było moje pierwsze piwo, ale oczywiście... Do tego pytania się przygotowałeś, wiesz, rozumiem. Czy pamiętasz swoje pierwsze piwo? Typu Warka Strong. To było piwo, które się piło w tej puszce, bo ono było słodkie. Jak nie byłeś przyzwyczajony do, wiesz, do goryczki piwa, to się piło Warka Strong. Mm. Aczkolwiek moje pierwsze piwo to był jednak tutaj... Pojadę, że tak powiem, bardziej regionalnie, to był Leżańsk. Jeszcze w jakiejś starej etykietce. Tak. I niebieskie chyba puszki, nie? To była butelka i były białe, niebieskie i czerwone. Były trzy różne. Był Pils, ja nie pamiętam już jakby tych rodzajów. Jak u Kieślowskiego, nie? Trzy kolory białe. Dokładnie. Czerwony, niebieski, no. Dokładnie. Jeden z tych Leżańsków to był pierwszy tam za Przyrwą, za taką rzeczką, która płynęła obok mojego osiedla, obok mojego bloku. Tam się szło pod taki słup elektryczny, paliło się ogniska i piło piwko. A później chyba drugie piwo, jakie wypiłem, też z butelki, to też browar, że tak powiem, w regionie osadzony, czyli Vanpur. I to już był Vanpur mocny. I jeden Vanpur mocny, to jak miałeś kilkanaście lat, to potrafił, że tak powiem, namieszać w głowie. Zobaczymy, jak to piwo ci namiesza w głowie, bo ma 9%. Mam jakieś 21% ekstraktu. No, generalnie te Black Cyle to jest cała linia trzech kumpli, bo są takie Black Cyle zwykłe, są Black Cyle Double, są Black Cyle Special Edition i jest właśnie ten. Ja już go piłem. Testowałeś? Tak, i jest pyszny. Ale mocny. Zobaczymy, czy teraz będę miał dobrą rękę. Dużo procentów. 9%, czyli jakby to pomnożyć przez 100, to by wyszła odległość między Rzeszowem a Szczecinem, a wy chyba gracie w Szczecinie w czerwcu, co? To jakiś koncert. 9%, ale w sumie 10%, bo jesteś ty jeszcze. Jeden. Błyskotliwe. Bardzo błyskotliwe. Tak, o, no to mi się podoba. Zobacz. To jest tak jak w tym meczu ostatnio. Był taki mecz Real Madryt z PSG. PSG wygrało 1-0. Mbappé strzelił gola w 90 minucie. I po meczu wyszły takie fakty na jaw, że prezes PSG w przerwie napastowywał sędziego tam. Wulgarne różne inwektywy pod jego adresem, krzyczał i generalnie wywierał na nim presję. Tak jak ja powiedziałem, o patrz, podałeś sobie za dużo i teraz zobacz. Znowu masz więcej. Myślałem, że ja mam więcej shit, teraz. No shit, ty masz więcej. To widać gołym okiem. Dobry z ciebie oszust z Tindera. Widziałeś ten dokument o oszuście z Tindera? Tak, widziałem. I co sądzisz o tym? Gdzie się podzieli prawdziwi oszuści. Co sądzisz w ogóle? Szkoda, że ten facet jednak nie siedzi i nie spotkała go jakaś sprawiedliwość taka, że tak powiem, grubsza. A my siedzimy i pijemy. Pijemy piwko. Ale pytałeś mnie o Szczecin. No tak. No, Szczecin jest takim miastem bardzo dla nas otwartym i bliskim naszemu zespołowi, ponieważ już tam parę razy graliśmy. I tam odbył się do tej pory chyba najważniejszy koncert w historii tego zespołu, to znaczy koncert z Michałem Urbaniakiem właśnie w Filharmonii Szczecińskiej. Kiedy przepięknym budynku,
To był chyba rok 2018. Nie chcę przekręcić, już w tym momencie nie pamiętam, czy 2018, czy 2019, ale chyba 2018. Rzeszów i Szczecin? No. Żadne z tych miast nie ma dostępu do morza. No tak. No. Wbrew obiegowej opinii. Że Szczecin, tak. Że Rzeszów leży nad morzem. Ale Rzeszów żąda dostępu do morza. No to chyba do Morza Czarnego macie najbliżej teraz. Uf, wiesz. W sumie trzeba by to obliczyć, ale Szczecin rzeczywiście, nasza menadżerka jest ze Szczecina, tam zagraliśmy ten koncert pamiętny w tym przepięknym budynku, w ogóle znakomitym zarówno od środka, jak i od zewnątrz, w Filharmonii Szczecińskiej. I teraz zagramy tam premierowo właśnie projekt z twoim też gościem tutaj, czyli Zeldo, który był na naszej płycie Sweet Spot, który jest na płycie... To będzie fajny festiwal, Szczecin na fali? Tak, Szczecin na fali, będzie Vito Bambino, tam również OSTR i kilku innych wykonawców, którzy nie są ujawnieni jeszcze. I premierowo tam zagramy taki materiał, że nasz repertuar Leszka, kilka utworów takich, że tak powiem, które weszły do kanonu polskiego hip-hopu, zagrane przez nas. I dwa nasze wspólne kawałki, czyli Opowiedz mi... Chodzi ci o to, że będzie to wszystko zaaranżowane pod zespół... Tak. Tomek Nowak Quartet. Tak, to jest Tomek Nowak Quartet, Mr. Crime i jako gość specjalny Eldo. Do tej pory graliśmy z Michałem Urbaniakiem i z Agą Zarian jako gośćmi specjalnymi, a teraz będzie Eldo, którego pozdrawiamy. Chodź się nawąchamy. Dobra, to jest co? Czuć czekoladę bez kitu. I nie wiem, czy to w ogóle twoje receptory ogarniają, ale prażony słonecznik. Lubię bardzo, no weź, prażone, jeszcze raz. Lubię bardzo prażony słonecznik, no, do sałatki, no dlatego, dodawać. No oczywiście. Ja też lubię sałatki z piwem. No i co? No powiedz, że czujesz Van Gogha. No teraz jak powiedziałeś, to myślę, że czuję. A propos Van Gogha i słoneczniku, to w Rzeszowie może teraz trochę mniej, ale żużel jest bardzo popularny. Byłeś kiedyś na żużlu? Tak, ale wiesz co, byłem tutaj na warszawskich Stegnach, na żużlu na lodzie. No dobra, ale... Kolce w oponach. No wiem, ale na zwykłym nie byłeś. Nigdy, ale wiem, że na przykład Ruda Nacja, mój kumpel. No tak, no mój też. Wiesz, no jest z Torunia, tam też żużel jest popularny. A Pator Toruń, absolutnie. No. I wielokrotnie mi tutaj reklamował ten sport, ale tak. Na żywo. Że no, na żywo. Tak jak z piwem, nie? Że picie piwa jakby nie na żywo, przez aplikację nie dostarcza tylu... Absolutnie nie. ...przyjemności, co właśnie obcowanie z tym zapachem żużla. Tak, żużla. I tam spaliny jeszcze, nie? Są. Metanol, taki spalany, specyficzny zapach. Fermentowany alkohol z gardą kibiców. To, tak, ale chciałem powiedzieć o słoneczniku. No. Bo w Rzeszowie na stadionie jest po prostu taki zwyczaj, że ludzie jedzą słonecznik. To jak w Gliwicach na meczach Piasta, bo kiedyś Skorup nas zabrał na mecz w Gliwicach i tam wszyscy właśnie ten słonecznik sobie łuskali, tak, i jedli. No i po meczach w ogóle takie łupki ze słonecznika wszędzie. No tak, to w Rzeszowie tak samo jest na żużlu. Dlatego ten słonecznik mi się przypomniał, ale tam no, też prażony się kupuje nieraz takich. No, tak też się czuć żużel. Czarny sport. W Szczecinie nie ma żużla. Patrz, co za paradoks. Z jednej strony jest niby ten prażony słonecznik, a jest napisane, no bez kitu tak napisali, unikać nasłonecznienia. No tak, te gierki słowne. Już po kilku browarach chyba ta etykieta powstała. Tak mi się wydaje. No i spoko, fajnie, nie? Że te czwarte piwo już pijemy. No fajnie, dobrze, że na pół to piwo pijemy. No. Nam się tak jeszcze dobrze rozmawia. Czyli co? Myślisz, że ten jazz i hip-hop będą się rozwijać jako tandem? Czy to już jest po prostu, wiesz... Wiesz co, nie wiem, w sensie takim, że to nie jest żadne odkrycie Ameryki. No bo tak jak wspomnieliśmy, to już pod koniec lat 80. pojawiły się te fuzje, a tak naprawdę wcześniej, w ogóle Tomek Nowak, czyli trębacz, współlider naszego zespołu, niedawno obronił pracę doktorską.
Na jaki temat? Na temat właśnie łączenia jazzu z hip-hopem. Bodajże ten temat to był hip-hop jako istotny element współczesnej muzyki jazzowej. Też elementem tego doktoratu była nasza pierwsza płyta, Będzie Dobrze. I on tam dokopał się naprawdę do wielu super przykładów łączenia generalnie słowa z muzyką jazzową. To byli poeci, oczywiście raperzy również, ale pokazywał mi jeden filmik bardzo ciekawy i to była albo to było przed II wojną światową, albo zaraz po. Nie jestem w stanie tego umiejscowić, ale w każdym razie to było kilkadziesiąt lat przed powstaniem hip-hopu. Jakaś słynna orkiestra, nie wiem, czy Glenna Millera, czy kogoś innego, Big Band, czy Duke Ellington. To były te czasy Big Bandów, nie? Tak. To już po wojnie. Gra Big Band i w pewnym momencie wstaje koleżka, jeden chyba z muzyków, i zaczyna... Haftować. Nie, rapować. Okej, okay, zaczyna rapować, nie wiedząc, że rapuje. W sensie zaczyna rapować 30 czy 40 lat przed powstaniem hip-hopu. I ma flow. Ma flow, zaczyna po prostu mówić w takim swingowym stylu. Ma rymy, po prostu zapodaje normalnie, wiesz, rap. Także on się do bardzo ciekawych rzeczy tam dokopał. Ale to ma bardzo długą tradycję w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o afroamerykańską kulturę. Jazz and poetry, to wszystko. Tak się mówi, no, ale już na plantacjach bawełny pierwsze rapowe kawałki powstawały. No, tak dokładnie, mogło tak być. Bo rap to muzyka buntu i cierpienia. No, więc ale to też jest muzyka mocno osadzona w rytmie. Tak samo zresztą właśnie jak jazz czy blues. I no właśnie. Zresztą no, jazz czy blues, plemiona afrykańskie, przecież tam rytm to jest wszystko tak naprawdę. Więc, Słowacki z Mickiewiczem. Tak jest, ale dokładnie. Więc tak naprawdę te wpływy sięgają jeszcze wcześniej i to nie jest nic nowego, tylko ja się zastanawiam, dlaczego w Polsce tak naprawdę poza takimi okazjonalnymi jakimiś wydarzeniami mało kto łączy słowo rapowane z muzyką, z elementami improwizacji, czy muzyką improwizowaną. No bo skoro my przez tych, powiedzmy... Może to jest zbyt wytrawne. 7 lat jesteśmy tam takim trochę rodzynkiem na tej scenie, no przecież nic nie stoi na przeszkodzie. Wynalazkiem, ciekawostką. No, ale może nie wynalazkiem, bo to już dawno zostało wynalezione. Albinosem hip-hopu. Flintstone też, jeden z twoich gości, powiedział to, że to jest... jak on to powiedział, że to jest... nadrabianie cywilizacyjnych zapóźnień, czy coś w tym stylu, że właśnie nie było powinien być taki etap, jak w Stanach gdzieś tam Buckshot LaFong, Jazz Mataz i te wszystkie rzeczy. Znaczy, w Polsce był Ostry, nie wiem, była Sofa, różne rzeczy były. Natomiast z jakichś powodów... Mi się wydaje, że dużo chodzi o rytm, bo zobacz, że nawet młodzież w Polsce nie jest uczona tak rytmiki, żeby umieć klaskać, no, tam absolutnie. Wiesz, na ileś, nie? Klaszcze się na jeden i na tutaj, trzy. I to jest problemem, że ten rytm wydaje się to taką sprawą organiczną, ale jest to też powód wielu sytuacji. No, my nie mamy aż tak tego rytmu w sobie, jako nacja, wydaje mi się, ale wiesz, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakikolwiek raper, który jednak cały czas operuje rytmem, i że tak powiem, w rytmie jest osadzony, współpracował z jazzmenami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby było więcej takich zespołów, czy więcej takich projektów. Ja nie wiem, dlaczego tak jest, że ich jest mało. Ja się generalnie z tego mogę cieszyć w tym sensie, że... Nie masz konkurencji dużej. Nie mam dużej konkurencji akurat może na tej scenie jazzowej, aczkolwiek konkurencja zawsze wpływa pozytywnie. No tak, więc... rywalizacja, o. Ale też się zastanawiam jeszcze nad jednym aspektem. Czwarte piwo. Czwarte piwo. I możemy powiedzieć, która godzina, czy nie? Nie. Dobra. 7 rano, nagrywamy dzisiaj przed śniadaniem. W każdym razie chodzi mi o to, że hip-hop bardzo szybko się zmienia. Wiesz, wchodzi autotune, swag w ogóle, wiesz, już nie jest sztos, tylko flex. I pytanie... Ostatnio się dowiedziałem, flex. No. Niedawno. I chciałem zapytać, czy w jazzie jest w ogóle też taki, taka, wiesz, ta
ta zmiana energii. Może ty to zauważasz jako wiesz co, w jazzie ja, wytrawny znawca może, gatunku. Nie jestem wytrawnym znawcą gatunku, ale da się zauważyć pewne trendy. Natomiast kiedy słuchasz na przykład różnych teoretycznie nowych rzeczy, określanych jako mega odkrywcze, jako zupełnie nowa jakość, to jakby twoja pierwsza myśl może być taka, że rzeczywiście jest to coś nowego, a później zupełnie przypadkowo przy jakiejś okazji odpalasz płytę Herbiego Hancocka na przykład z lat 70. i nagle słyszysz, że kurczę, damn, to już kiedyś było. Może brzmienie jest trochę inne, może to jest bardziej współczesne, ale nagle się okazuje, że jednak wiele rzeczy zostało już wcześniej wymyślonych przez tych największych, często zagranych, nagranych, ale jest cały czas, wiesz, tutaj jest tak cały czas poszanowanie dla tradycji i jest taka wymiana energii międzypokoleniowa, czerpanie nawzajem tej energii, powiedzmy, jacyś właśnie wielcy mistrzowie zapraszają do swoich zespołów młodych muzyków, jakieś tam wschodzących. No Miles Davis taki trend. Cały czas, no oczywiście, no Miles Davis absolutnie. Michał Urbaniak zresztą też. Mhm. Ale to, no, ale to obowiązuje. I ci ludzie się świetnie ze sobą potrafią porozumieć. Nie ma tej bariery wieku. Młodsi czerpią od tych starszych doświadczenie. Starsi z kolei czerpią jakąś inną energię, jakąś inną wrażliwość, które mają kolejne pokolenia. I to wszystko w miarę harmonijnie sobie istnieje. Jest bardzo dużo różnych, że tak powiem, odłamów, bardzo różnych jakichś stylistyk, w których się ludzie poruszają. Jakbyś mówił o piwie. Dokładnie, ale absolutnie tak. To myślę, że ta kraftowa rewolucja piwna może być porównana do sceny jazzowej, bo też jakaś taka wolność chyba w tym wszystkim, nad tym wszystkim się unosi. No. Wolność? No w nowobogackim z nią jest lepiej. Z czego to jest? No? Skądś to znam. No z czego to znasz? No zastanów się. Wolność. Nowobogackim z nią jest lepiej, bo zamienili i królewskie na Heineken? Tak. No to co? No, no nie przypomnę sobie teraz. Powiedz mi. No PZ. Szósty PZ, zmysł. Dokładnie. Nabicie nun. No to tego już nie musiałeś dodawać. No tak. No. Ale nie, rzeczywiście wolność jest tutaj wydaje mi się słowem kluczowym. I tak naprawdę możesz zrobić wszystko pod warunkiem, że zrobisz to dobrze. No więc właśnie. No rzeczywiście, bo ja... Ale spuentowaliśmy, co? No trochę tak. To co, już koniec, czy jeszcze coś? A co, piątego jeszcze byś walnął? Nie, raczej nie, ale dobrze mi się gada. No, na tym polega ten program. Nie chcę pomyśleć, czy jakiś gość wyszedł stąd niezadowolony. Nigdy. I oby tak nigdy nie było też. Tak, spoko w ogóle. Jak najbardziej. A to w ogóle lubisz ciemne piwo? Wiesz co, kiedy miałem takie okresy, że lubiłem się napić ciemnego piwa, ale... Ja jestem fanem w ogóle ciemnych piw. Stouty, czarne ipy. To ja raczej bardziej lżejsze portery bałtyckie. Oczywiście można się napić takiego piwa od czasu do czasu, ale ja tak jak ci wspomniałem, nie piję tych piw dużo, w sensie jednorazowo. I podejrzewam, że wiesz, wypicie dwóch, trzech takich, wiesz, cięższych gatunkowo i alkoholowo piw, no, byłoby dla mnie troszkę trudniejszym przedsięwzięciem niż wypicie trzech takich lżejszych, bardziej orzeźwiających. Chociaż ostatnio też sour'y jakoś tak zacząłem testować i też okej. Okay. Aczkolwiek dobry pils to jest też coś, co bardzo poważam. Jak najbardziej. Ale spoko, to bardzo dobre piwo. Takie zadam ci pytanie, które tutaj towarzyszy nam przy całym cyklu Mielotok. Jakie twoje zdaniem są zalety picia piwa? Takie wiesz, żeby można na przykład komuś, kto nie lubi piwa i uważa je za
coś złego, wytłumaczyć, że jest zupełnie odwrotnie niż myśli. Wiesz co, na pewno ten aspekt socjalizacyjny bym go nazwał, o którym już rozmawialiśmy, czyli że się fajnie, wiesz, klei rozmowa, następuje rozluźnienie, ale takie stopniowe. Ale wiesz co, nie wiem, no ja lubię smak piwa po prostu i też piwo bardzo fajnie gasi pragnienie, albo jakby kiedy chcecie się pić, to fajnie jest się napić piwa. Wiesz, te pierwsze kilka łyków nieraz, gdzieś powiedzmy, wiesz, zimne piwko w jakichś tam, wiesz, powiedzmy w wakacyjnych okolicznościach, no to ono smakuje zawsze dobrze po prostu. Piwko puste. Szklanka jeszcze nie. No, szklanka zawsze do połowy pełna. Powiedział optymista. Dziękuję ci bardzo, Bartek, za to nasze spotkanie. Mam nadzieję, że to tylko początek naszego wspólnego picia piwa. Też tak myślę. Zapraszam do Rzeszowa w ramach rewanżu na piwko.